Właściwie nie wiem, czemu przeglądam tą Gazetę Wyborczą tak namiętnie, chociaż tu rzeczywiście temat sądów jest na pierwszym miejscu. W studio dziennikarz z nieco innej gazety, Piotr Nisztor, tygodnik Gazeta Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No ale co, zaczniemy, zanim zajmiemy się innymi sprawami, to ten wyrok Sądu Najwyższego, orzeczenie, omówmy, co to oznacza, bo pan Nator do sądu wchodzi, nie jest prawnikiem, ale z prawem co nieco ma do czynienia. Ja myślę, że nie jeden prawnik ma dzisiaj niezły orzech do zgryzienia, co będzie się działo po tym wczorajszym orzeczeniu Sądu Najwyższego. No i ważna chyba jest jedna w tej sprawie generalna uwaga, bo ci sędziowie, tych 60 sędziów, no jednak nie było zgodnych. To nie jest tak, że oni jednogłośnie podpisali się pod tym, co swoją twarzą firmuje Małgorzata Gersdorf, bo były zdania odrębne, było ich 6. Oprócz tego nie wiemy do końca, ilu sędziów zagłosowało przeciwko tej decyzji, bo głosowanie jest tajne i można powiedzieć, że chyba w Polsce nie ma nic bardziej tajnego niż tajne głosowanie w Sądzie Najwyższym. Myślę, że nie jeden dokument ściśle tajny w służbach specjalnych jest dużo mniej chroniony, mówiąc w cudzysłowie, niż właśnie ta tajemnica głosowania Sądu Najwyższego, więc nigdy się nie dowiemy, kto i ile osób faktycznie zagłosowało przeciwko tej uchwale. No ale to, co jest najważniejsze, to, co dzisiaj od rana będzie się działo, to, co będzie dzisiaj, od dzisiaj działo się w sądach. No i jestem bardzo ciekawy, jak sędziowie, którzy na dzisiaj wyznaczyli terminy swoich rozpraw, będą decydować, jeśli chodzi oczywiście o terminy wyroków, no bo przecież pewnie nie w jednym sądzie w Polsce dzisiaj niektórzy sędziowie wyznaczyli właśnie dzisiejszy dzień, czyli 24 stycznia, na dzień wyroków. No i teraz pytanie, jak te wyroki będą brzmieć, czy w ogóle te wyroki zapadną, czy też adwokaci, pełnomocnicy stron będą starali się odwlekać w czasie takie orzeczenie, no bo nie wiadomo, czy za chwilę takie orzeczenie nie będzie podważone, a jak będzie podważone, to wiadomo, że będzie z tym gigantyczny problem. No niestety Małgorzata Gersdorf zafundowała nam coś, co chyba nie miało miejsca po 89 roku, no paraliż decyzyjny, bo sąd to nie jest tylko gmach, do którego przychodzą sędziowie, gdzie są sądzeni przestępcy. To jest gmach, w którym zapadają najważniejsze dla Polski decyzje, nie tylko dla kraju, nie tylko dla poszczególnych instytucji, nie tylko dla firm, które funkcjonują, ale także dla każdego obywatela. I teraz, jeśli ten system został sparaliżowany, no to powiem szczerze, że Małgorzata Gersdorf jest dzisiaj osobą, która na swoje barki wzięła coś, co chyba już dawno ją przygniotło, a tym razem doprowadziła do sytuacji, w której każdy obywatel, który od dzisiaj będzie chciał cokolwiek w sądzie załatwić, będzie miał z tym gigantyczny problem. Pytanie, co teraz zrobią adwokaci i sami podsądni, bo to może być szansa i furtka dla wielu skazanych, żeby się od kary wymigać. No niestety. A do adwokatów, żeby dużo zarobić. Adwokaci pewnie zacierają ręce, a ci, którzy są największymi cwaniakami, przestępcami, chociażby tymi, którzy będą sądzeni w bardzo skomplikowanych procesach gospodarczych, czy to będą przestępcy VAT-owscy, czy też ci wszyscy, którzy okradali Polskę, a którzy teraz przed tymi sądami będą odpowiadać, no będą po prostu mogli się cieszyć. Myślę, że wczoraj mogli otwierać szampana, bo dzięki Małgorzacie Gersdorf dochodzimy do sytuacji, w której ich skazanie, nawet jeśli nastąpi, to cały proces może się przeciągnąć na długie, bardzo długie lata. I jeśli dotychczas narzekaliśmy, że proces skazywania, proces wyjaśniania tych dużych afer gospodarczych trwa długo, no teraz będzie trwał bardzo długo. I to wszystko, i tu jeszcze raz powtórzę, zawdzięczamy tej pani w okularach, która wczoraj tak nerwowo wyglądała, przecierając czoło i zdejmując okulary i jakieś nerwowe ruchy robiąc, czyli Małgorzacie Gersdorf. Badałeś jako dziennikarz losy polskiego sektora bankowego, przekształcenia. Tam także sądy potrafiły grać ważną rolę. No to sądy to jest kluczowa instancja, od której zależni są wszyscy, nie tylko my jako zwykli obywatele, ale też osoby prawne, czyli instytucje i firmy. I bez decyzji sądów wiele spraw zapaść nie może. No przecież jeśli dzisiaj byśmy zrobili listę spraw, czy też wartości, o jakie toczą się spory w sądach, to okazałoby się, że chodzi o miliardy. I jak dzisiaj mają zapadać wyroki, w których po jednej
i po drugiej stronie stoją najlepiej opłacani prawnicy, gdzie jedna i druga strona wydają gigantyczne pieniądze właśnie na to, aby albo te sprawy przyspieszyć, albo te sprawy zwolniły, albo żeby jak najszybciej doszło do orzeczeń. No i mamy sytuację, w której ci wszyscy będą musieli wydać jeszcze większe pieniądze, bo przecież te sprawy się przeciągają, tych terminów będzie więcej. No i pytanie teraz, co w ogóle się stanie, bo dla mnie jest to sytuacja, w której każdy scenariusz jest teraz możliwy. Jedna strona będzie stała na stanowisku, że Sąd Najwyższy ma prawo i jest to wiążąca decyzja. Z drugiej strony, tak jak chociażby orzeczenie czy oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości, że to orzeczenie Sądu Najwyższego nie ma mocy prawnej. No i teraz proszę mi powiedzieć, a co zwykły sędzia, który dzisiaj będzie wydawał wyrok, ma powiedzieć, kto ma rację? To będzie musiał sam rozstrzygnąć, czy też i zaryzykować? Już są deklaracje. Jeden z tym, że rzecznik KRS-u, pan sędzia Mitera, powiedział, że on się podporządkuje orzeczeniu, które wydał Sąd Najwyższy w tych trzech połączonych izbach. No dobrze, zostawmy wymiar sprawiedliwości na chwilę na boku. Inna sprawa też jest paląca, czyli działania nowego szefa NIK-u Mariana Banasia, który różne raporty publikuje i to dość szybko. Teraz poszedł raport o aferze GetBacku. No, Marian Banaś, 200 stron. Marian Banaś to, jak widać, człowiek bezkompromisowy, który, ja się bardzo cieszę, że Najwyższa Izba Kontroli wreszcie zaczęła działać tak, jak powinna, bo przez ostatnie lata widzieliśmy taki proces deprecjonowania, a przede wszystkim takiego zatrzymania tych naprawdę ogromnych kompetencji, jakie posiada Najwyższa Izba Kontroli, bo Najwyższa Izba Kontroli to takie biuro audytorskie kraju, to taki audytor, który ma ogromną władzę, który może zajrzeć do każdego dokumentu, jaki tylko i wyłącznie znajduje się w Polsce, może go na każdą stronę przeanalizować i na samym końcu zdecydować, czy ktoś mógł popełnić przestępstwo, czy też nie, i wysłać zawiadomienie do prokuratury, która, widząc, że to Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia, takie śledztwa wszczyna. I tu trzeba powiedzieć, że historia GetBacku nie jest zaskakująca, bo przecież od samego początku, kiedy ta afera wybuchła, wiedzieliśmy, że urzędy państwowe, które były odpowiedzialne za nadzór nad chociażby sektorem finansowym, ja tu mówię o Komisji Nadzoru Finansowego, nie zdało egzaminu po raz kolejny. Jak widać, Komisja Nadzoru Finansowego to też taka instytucja, która zobaczymy, jak teraz po tych zmianach i pod kierownictwem nowego przewodniczącego, pana Jastrzębskiego, będzie funkcjonować. Na razie kara 60 tysięcy złotych dla biznesmena, który zasłynął tym, że w jego sklepach ubierał się Donald Tusk. Nie wiem, czy to jest kwota powalająca, ale być może jest to dobry początek. Ja tu nie będę sobie żartów ani heheszek stroił z prezesa, przewodniczącego Jastrzębskiego. Mam nadzieję, że weźmie się do roboty, tak jak Marian Banaś, i zacznie wykorzystywać swoje narzędzia. Piotr Nisztor, dziennikarz Gazeta Polska, w studio Poranka Wnet. Panie redaktorze, to jeszcze kwestia z samą aferą. Platforma mówi, afera 3, 4, 5 razy większa niż Amber Gold pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Piramida finansowa ukradła Polakom 2,5 miliarda złotych. Prawdziwa teza, czy nieprawdziwa? To jest dobre pytanie. Na pewno mamy do czynienia z bardzo dużą aferą. Z aferą, która jest wielowątkowa, bo przecież nie tak dawno bodajże Andrzej Stankiewicz na portalu Onet.pl pisał o tym, że główny mózg tej afery, czy jakby główny podejrzany w tej aferze, czyli Konrad K., prezes GetBacku i twórca de facto GetBacku, miał być zarejestrowany jako tajny współpracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego o takim dźwięcznym pseudonimie Zeus, ale najprawdopodobniej okazuje się, że został zwerbowany przez tych, którzy podszywali się pod pracowników tej właśnie instytucji. No więc tu wątków jest bardzo dużo, ale na samym końcu wielu ludzi straciło swoje oszczędności i ja sobie nie wyobrażam, żeby rząd, który jednym z priorytetów na swoim sztandarze wpisał sobie wyjaśnienie afery Amber Gold. Mieliśmy komisję śledczą, która badała tą aferę i była jedną z najlepiej zorganizowanych, dzięki Małgorzacie Wasserman, przewodniczącej tej komisji, najlepiej zorganizowaną komisją śledczą dotychczas w trzeciej RP. To nie wyobrażam sobie, żeby afera GetBacku nie została przez ten rząd wyjaśniona. Czy komisja śledcza powinna powstać? Nie mówię, że komisja śledcza akurat powinna powstać, ale na pewno, jeśli prokuratura nie będzie w stanie wszechstronnie i kompetentnie tych wątków zbadać,
powiem tak, no, ja nie wierzę w to, że ta afera na dzień dzisiejszy jest wyjaśniona, że zostali, że są podejrzani, że zarzuty usłyszeli ci wszyscy, którzy byli zamieszani w tej aferze. No, wydaje mi się jednak, że mózg tej afery to jednak nie Konrad K., ale kilku dużo bardziej wpływowych od niego ludzi, dużo bardziej znanych osób ze świata biznesu. No i mam nadzieję, że prokuraturze ręka nie zadrży przy podpisywaniu wniosku o postawienie zarzutów, tak jak kiedyś swego czasu... Poszkodowani mówią o Leszku Czarneckim. Tak, poszkodowani obligatariusze mówią, że oni chodzili do banków Leszka Czarneckiego, że to tam najwięcej obligacji wpychano, oszukiwano ich, dezinformowano ich, że tam, no i przez chwilę konsorcjum czy GetBack był wewnątrz całego imperium finansowego Leszka Czarneckiego. No, ufam, że prokuratura, a dokładnie specjalny zespół śledczy powołany w prokuraturze regionalnej w Warszawie wszechstronnie bada działalność tego biznesmena, czyli Leszka Czarneckiego, i jeśli dojdzie do wniosku, że ten pan dopuścił się przestępstwa, tak jak powiedziałem, ręka nie zadrży, tak jak swego czasu prokuratorowi Jackowi Więckowskiemu, który jednak podpisał się pod decyzją o postawieniu zarzutów słynnemu legendzie SB i wywiadu PRL, czyli Gromosławowi Czempińskiemu. To jeszcze podpytam, bo w Ambergold byli czasami bardzo blisko, czasami gdzieś tam dookoła politycy Platformy. Czy w aferze GetBack możemy pokazać, że politycy PiS-u czerpali korzyści, albo że syn premiera był zatrudniony w GetBacku, czy tak była afera zewnętrzna, która korzystała ze słabości instytucji państwa, owszem, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? No, patrząc na nazwiska osób, które były beneficjentami GetBacku, no to jest też sporo nazwisk z prawej strony związanych z dobrą zmianą i tu nie można tego ukrywać, jakiekolwiek próby ukrywania, że jest inaczej, no naprawdę narażają na szwank samą chęć czy słowa o tym, że ta sprawa jest wyjaśniona. Każda sprawa, a tym bardziej tego typu, gdzie dotknęła gigantyczną ilość ludzi, która straciła gigantyczne pieniądze, powinna być wyjaśniona bez względu na to, jakie nazwiska się tam nie pojawiają, bo tylko w ten sposób można doprowadzić do tego, aby ci, którzy dopuścili się tak wielkich przestępstw, zostali ukarani, i było to swego rodzaju ostrzeżeniem dla następnych pomysłodawców podobnego procederu. Też na koniec wróćmy do Mariana Banasia. Duże zarzuty, niektórzy mówią nieprawdziwe, niektórzy mówią olbrzymie takie, które powinny w ogóle wykluczyć pana prezesa z życia publicznego, ale jako prezes NIK-u jak sobie radzi? Ja myślę, że Marian Banaś może się okazać jednym z najlepszych prezesów Najwyższej Izby Kontroli, bo on nie ma żadnej zależności, on nie jest od nikogo zależny, on nie musi nikogo teraz słuchać, żadnego ośrodka nie musi słuchać, także kadencja jego pozwala na to, aby móc w sposób naprawdę rzetelny sprawdzać, czy państwo działa, no bo Najwyższa Izba Kontroli to jest taka izba właśnie, która ma dać nam odpowiedź, czy nasz kraj funkcjonuje, czy działa dobrze, a tam, gdzie nie działa, no to wskazuje na to, jak ten proces naprawczy przeprowadzić. I też proszę pamiętać, że Marian Banaś wywodzi się właśnie z Najwyższej Izby Kontroli. On doskonale wie, jakie narzędzia Najwyższa Izba Kontroli posiada. I dla mnie Marian Banaś, tak bym go porównał trochę do takiego najlepszego w Polsce dentysty, który wreszcie wstawił te zęby tejże instytucji, bo przecież chociażby Krzysztof Kwiatkowski, no to był człowiek, który doskonale zachował się jako ten, który te zęby usuwał i który niewiele jednak niestety z tych narzędzi korzystał. A te wszystkie wątpliwości, kamienica, jakaś gotówka, jakiś coś, to twoim zdaniem jest prawdziwe, nie jest prawdziwe, jak to wygląda? Znaczy, no, to czy jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, to jest na pewno kwestia no, pewnych faktów, które są niezaprzeczalne. Dla mnie osobiście liczy się to, czy Marian Banaś popełnił przestępstwo, czy też nie. No, patrząc na jego karierę, patrząc na jego dokonania, patrząc jednak na to, czego dokonał w życiu i jak te dokonania wpłynęły na poprawę sytuacji w Polsce, no mi jest trudno naprawdę wyobrazić sobie, że gdzieś Marian Banaś próbował w jakimś ciemnym zaułku z jakimiś panami z wielkimi karkami dogadywać się na jakieś parę tysięcy złotych. No naprawdę, jeśli prokuratura dojdzie do wniosku, że Marian Banaś popełnił przestępstwo, wówczas uważam, że w momencie postawienia zarzutów, no ten jego status się zmieni. Ale na dzień dzisiejszy, patrząc na jego działania w Najwyższej Izbie Kontroli, udowadnia, że te standardy, które powinny
być przez urzędnika państwowego przestrzegane, naprawdę są przez niego przestrzegane. Piotr Misztor, dziennikarz Gazeta Polska, był gościem Poranka w NET. Dzięki wielkie. Dziękuję, dobrego dnia. 7:46 na zegarach, to my teraz pojedziemy w tą podróż na Bliski Wschód. Teraz w Poranku w NET zawita Studio Bejrut.